Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u kolegi Zenona Sieklickiego z oddziału Rypin 0344. Kolega Zenon lotuje tutaj wspólnie z bratem Kazimierzem, jak również z kolegą Becmerem. Koledzy tutaj lotują w bardzo silnej konkurencji, gdyż oddział Rypin liczy ponad 200 członków. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, że nawet chyba aktywnych jest dzisiaj 203, tak? Tak, tak, to będzie. Tutaj i też okręg, oddział Włocławek, oddział, przepraszam, Rypin jest, należy do organizacyjnie do okręgu Włocławek. Włocławek i tutaj konkurencja jest silna, takie nazwiska Durkiewicz-Kuberski, Adam Markowski, właśnie Sieklicy-Becmer, ta jest spółka. Cieplak-Wojciech, jeszcze jakich innych konkurentów masz takich silnych tutaj w oddziale i w okręgu? Ochroman w oddziale, Stępień Marek. Także jest dużo takich silnych graczy, którzy są, liczą się na listach krajowych. I też tutaj właśnie w okręgu, co przebyliśmy. Tutaj kolega spółka Sieklicy Becmer osiąga bardzo dobre wyniki. Żeby tylko powiedzieć, za ostatni sezon 2011 w oddziale w kategorii A byliście mistrzami, tak? Mistrzami, tak. Później... W kategorii B mistrzami. W kategorii C drugimi wicemistrzami. W kategorii D mistrzami. I chyba w supermistrzostwie mieliście też... Wicemistrzami w supermistrzostwie. A w okręgu? W okręgu byliśmy w kategorii A mistrzami, w kategorii B drugimi wicemistrzami, no i kategoria C tak. Tak pobieżnie tak tutaj pobieżnie. Kolega... I kategoria D drugie wicemistrzostwo. Mistrzostwo. Tutaj, żeby tak kolega sobie tutaj pomaga, pokazując nam właśnie klasyfikację z okręgu, z oddziału, ponieważ to są tylko sukcesy, mówimy o za ostatni rok. A teraz jeszcze tutaj pokażemy... I super mistrzostwo było w okręgu też drugie wicemistrze. Rozumiem. Czyli teraz tutaj jeszcze wracając tutaj do hodowli, tutaj ile gołębi masz dzisiaj w swojej hodowli? No około 200. Około 200 gołębi. Tutaj trzymasz je w tych gołębnikach, które tutaj za tobą są. Tutaj pokażmy, jest gołębnik lotowy. To są wszystko te lotowe. Trzy gołębniki lotowe. Wszystkie. Nie będziemy gdzie do nich wchodzić, tam już gołębie są, jak się nazywa, po karmieniu, tak? I są spokojnie, a przygotowujesz się teraz do lotu, tak? Także nie będziemy ich niepokoić. Tutaj też natomiast z tyłu, w tym budynku właśnie kolega ma gołębnik rozpłodowy. A... No i tam z tyłu, jeszcze jeden, tak? A jakich ras gołębie najczęściej masz tutaj w rozpłodzie? No w rozpłodzie greń Alojzy z Pszowa, z linii samicy 188, Heinz Meyer i Duda Raimund. Raimund Duda. Tak, z Wodzisławia. To są takie podstawowe twoje gołębie. Podstawowe. Są jeszcze od Bergemana. Od Tino Bergemana? Od Tino Bergemana, tak. Mistrza Niemiec z 2010 roku. Wnuczka Kanibala tu jest, wnuczek... Od Dirka van Dijka. Tak, wnuczek Uno Verstrete. Tak. Także... Jest taki rozpód, masz, że tak rozpód powiem, silny. Silny, tak. Silny. A powiedzmy jeszcze takie coś, ty te gołębie hodujesz, to jest taka tradycja rodzinna? Nie. To jest... Stryj hodował. A ty, tak się... Ale od dziecka trzymasz gołębie tutaj? Tak. A ci, co są dopisani, brat i kolega Becmer, oni tutaj lotują, czy tylko figurantami są? Nie, lotują razem ze mną. I też taką pasję mają? Też pasję mają, pomagają w lotowaniu jak najbardziej. Becmer był mistrzem oddziału, supermistrzem okręgu, jeśli sam lotował i przeszedł do nas. Rozumiem. A powiedz nam teraz te gołębie, co rasy powiedziałeś, one wydały ci jakieś wybitne lotniki, tutaj rozumiem. No, i które, jakiego masz takiego najwybitniejszego lotnika? Na dzień dzisiejszy to wnuk klackopa Heinza Meyera. Tak, i ta gołąb u ciebie tutaj jaki ma numer? 837. I on kim jest w okręgu tutaj, jak w oddziale, jakimś najlepszym lotnikiem? No był 23. lotnikiem w Polsce. W kategorii krótkie dystanse, dobry lot. A ty się specjalizujesz w jakichś dystansach, czy to jest po prostu no, raczej, tak, że... raczej krótkie i średnie. I te gołębie ci się sprawdzają z tej hodowli, tak? Tak. Tu mam znakomitego gołębia, pochodzi od Alojzego Grenia 21905. Był czempionem rocznych gołębi w oddziale Rypin. Dwulatkiem był czempionem krótkie dystansy. No i 19 w dobrym locie w biuletynie. Tutaj mówiliśmy o osiągnięciach twoich w okręgu i w oddziale, ale jeszcze zapomniałem się zapytać o region i o ogólnopolską klasyfikację. Tam jakie pozycje zdobywasz? No w regionie byliśmy w kategorii A drudzy wicemistrzowie i w kategorii D drudzy wicemistrzowie. Aha, rozumiem. W B bodajże
też dość wysoko było. W regionie, tak? W regionie, tak. W regionie, rozumiem. Zaraz. B. Popatrzmy jeszcze. Kolega tam za chwilkę powie. Ósmy przodownik. Ósmym przodownikiem, tak. Mhm. Dobrze. Teraz tutaj jeszcze powiedzmy kilka gołębi wykonamy zdjęcia, żeby można na internecie było kolegom pokazać. Też będziemy mieli rodowody tych gołębi, które kolega ma w rozpłodzie niektórych. A teraz jak się nazywa, dziękujemy na razie i kiedy będzie taka troszeczkę inna pora, może będzie jakiś lot, to odwiedzimy kolegę i pokażemy, jak tutaj gołębie u kolegi siadają. Dziękuję bardzo i dobry lot. Dziękuję ślicznie.